dawno nie grałem w Brawl Starsa. Przez ostatni weekend byłem na koncercie Paliona w Gliwicach i bawiłem się tam naprawdę przednio. Ale pora wrócić do Brawl Starsa, w którego nie grałem ani razu od poprzedniego odcinka. Czyli mamy dzisiaj do odebrania legendarnego Stardropa za 14 dzień logowania się do Brawla. I powiecie, co dopiero teraz? Przecież niektórzy to już to mają bardzo dawno. Tak, ale ja niestety nie gram tyle w Brawl Starsa, ile niektórzy potrafią zagrać, więc ja dopiero dobiję do 14 dnia. Trochę jest mi z tego powodu wstyd, ale odbieramy legendarnego Stardropa i zobaczymy, co nam z niego tutaj, że tak powiem, gra zafunduje. Uwaga, zobaczmy, co tutaj w nim mamy i proszę, co to jest? Dobra, dostaliśmy coś do gwiezdnego, do tego, do 8-bitowca. To akurat dobrze, bo mam to. Co tu się wydarzy? Wydarzenie Godzilla. Rar, dobra, klika. O nie, otworzyłem YouTube'a. Jest jakieś wydarzenie Godzilla. Nie wiem, o co chodzi z tym wydarzeniem i o co tutaj, z czego możemy się tutaj spodziewać, ale mamy do odebrania coś tutaj. Mamy kolejnego Stardropa. Wow, epicki, epicki, epicki. Dobra, lecimy dalej. Uwaga, następne, pyk. Czy będzie szansa na coś więcej? Czy będzie szansa? Ajajaj, niestety. Dobra, mamy epicki. Otwieramy epicki w takim razie. Zobaczymy, co mamy do... Baz, jakaś emotka dziwna. Dobra, jej nie potrzebujemy akurat i to. Właśnie, a propos tego wszystkiego, pisaliście mi, że powinienem zmienić sobie nie na to... Nie na Bea, tylko jakoś tam inaczej... Czekajcie, gdzie to było? Tutaj. Że mam zmienić na tą... na tą S, czy jakoś tak to było? Ale ja tu chyba mogę wybrać też coś innego, w sensie, którego chcę tak naprawdę. I nie wiem za bardzo, którego ja bym tutaj czempiona wolał. Czekajcie, czy ja mogę sobie faktycznie wybrać, czy nie? Na przykład, który tutaj dla mnie wygląda ciekawie. Szczerze mówiąc, nie wiem, który tu dla mnie wygląda ciekawie, ale możemy... Dobra, weźmy tego kota. A nie, to mogę wypróbować, to ja chyba muszę po kolei robić wszystko. No nie, widzowie, nie wiem, czy ja to mogę zmienić, ale to, czekajcie, kliknę tu. Przełącz, okej. Okay. A EMZ, mogę. Powiedzieliście mi, że lepiej ją, więc w takim razie weźmiemy ją i będziemy ją ulepszać. No i gramy oczywiście naszym 8-bitowcem. Ej, dobra, ogarnijmy, o co chodzi w sklepie, bo jest to nowe wydarzenie i czy coś tutaj się, że tak powiem, pojawiło. Potworne jaja. Okej, okay, nie wiem, o co chodzi, nie wiem, co to jest, ale widzę, że tu jest coś za darmo. Okej, okay, potworne jaja Godzilli chyba tam są do odebrania. Czekajcie sobie, zaraz na to spojrzymy. Dobra, o, MZ mi się odblokowała? A nie, trwa odblokowywanie, dobra, git. 79 muszę wydać gemów, nie mam nawet tyle. Musiałbym, szansa na jaja, o, zobaczmy. Informacje o szansach losowej gry są podane na witrynie wsparcia. Dobra, nie interesuje mnie ta szansa w sumie. Weźmy sobie, dobra, może sobie doładuję po prostu te gemy. Ej, tu jest więcej rzeczy do odebrania za darmo. Jakie Stardropy! Co jest? Dobra, no to robimy opening dzisiaj. Co my tutaj mamy ciekawego? Pyk, pyk, pyk. Tutaj totalna lipa, ale będziemy mogli to odebrać za darmo za 15 godzin. Czyli rozpoczął się jakiś złoty tydzień, jak to tam było napisane. To niestety mi nie daje żadnych tutaj fajnych Stardropów, tylko dostaję taki totalny syf. No ale... O, to już odebrałem. To czekajcie teraz, co ja tu jeszcze mogę odebrać? Tu jest coś za darmo. Odebrałem. A i tu będzie, jak tam to kupię. Okej, okay, okej. Okay. A teraz pójdźmy na prawo. Tu jest jeszcze do odebrania za darmo monety. Wiecie, jak za darmo to trzeba brać, no. Kto nie bierze, ten traci. Dobra, ja chyba kupię jakieś gemy, wiecie? Żeby tutaj coś pootwierać może sobie. Ile kosztuje... Czekajcie, ile kosztują te jaja? Bo tu rozumiem, że tu chodzi o to, że my możemy otworzyć te jaja i z niego coś z nich będzie. Ale co dokładnie, to ja nie wiem. 79, czyli razy 2 to jest 160. Czyli potrzebowałbym 160 gemów i byłbym szczęśliwy, bym sobie to dwa razy otworzyć. Czyli jeżeli ja wezmę sobie... no to będziemy mieli, więc... Okej, okay, kupimy. Dobra, widzowie, widzimy się teraz troszkę inaczej, bo jest dzień później. Wczoraj nagrywałem ten odcinek i nie nagrała mi się połowa odcinka, moment, w którym otwierałem kulę, robiłem te wszystkie mutacje i tak dalej. Słuchajcie, otworzyłem 6 kuli, czyli jak wejdziemy sobie tutaj do sklepu, to otworzyłem sobie tutaj, uwaga, patrzcie, to otworzyłem, co tutaj mamy na lewo zakupione. Więc otworzyliśmy 6 jaj, z których wypadły mi bodajże 4 mutacje, więc naprawdę całkiem sporo. Jestem w szoku, że aż tyle, z tego powodu, że nie spodziewałem się, że będzie taka... duża szansa na to, żeby to zrobić, a mi zostało trochę gemów, więc żeby coś było na tym odcinku, postanowiłem, że otworzę kolejne 6 jaj, licząc na to, że dostanę jakieś fajne mutacje, więc uwaga, otwieramy tą mutację i bardzo rzadki, dobra, epicki i uwaga, czy to będzie mutacja? Mityczny, dobra, uwaga, 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 wow, wow, wow. Uwaga, mityczny i... Nie... Ej, dostałem jakieś przebranie do baza. Ej, dobra, wyposaż, oczywiście, że tak, wyposażamy. Ej, dobra, jakie fajne rzeczy my tutaj dostajemy. O, jest mutacja. Okej, okay, okej, okay, okej, okay. Zobaczmy, co my tutaj mamy z tej mutacji. Mutacja, Rosa ma mutację. No dobra, git, fajnie w sumie, bo znaczy nie gram tą postacią w sumie, więc tak ciężko mi powiedzieć, ale git, fajnie. Dobra, zobaczmy kolejne jajo. Pyk, 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 pyk. Dobra, oho, bardzo rzadki, jest kolejna mutacja. Ej, dobra, szansa na tę mutację okazuje się, że jest bardzo duża. Dobra, El Primo mutacja.
mutacja, fajnie, fajnie. Ja bym, wiecie, do czego chciał mutację? Do 8-bitowca. Proszę, 8-bitowiec, 8-bitowiec. Uwaga! Brok, dobra, nie grałem nim jeszcze, ale ja bym tak chciał 8-bitowca mieć. O, jest kolejna mutacja, widzicie, jak często mi te mutacje lecą? Proszę, no, o, Frank! Frankiem grałem, Frank jest mocny. Dobra, uwaga, bardzo rzadki i... I uwaga, epicki! Mityczny! I uwaga! Uwaga, uwaga, uwaga. Okej, dostaliśmy błyskotki, dobra, no taka lipa trochę. Ale otworzyliśmy kolejne 6 jaj i następne 6 byśmy mogli otworzyć. Patrzcie, tego to jest coraz więcej tak naprawdę. No naprawdę ciekawe rzeczy tu są do odebrania. O, złoty tydzień. Możemy Stardropa sobie zabrać, dobra, zobaczymy co tu będziemy mieli, uwaga. O nie, naprawdę rzadki Stardrop. Mega lipa, mega lipa. No dobra, ale mamy to. Mamy, to jest najważniejsze, więc mega git. Dobra, idziemy sobie zagrać jakimiś postaciami. Niestety nie mam mutacji takiej, której bym chciał, bo teraz weźmy sobie w zadymiarze i zobaczmy, co ma tutaj mutację. No najlepsza. No nie, mam tego 8-bitowca, ja bym tak chciał na 8-bitowcu tą mutację, a niestety nie mamy. Mamy na bazie i on jest fajny, ale może spróbujemy jakąś inną postacią zagrać. Dobra, coś wybiorę i idziemy sobie zagrać w gierkę, w nowy tryb, który tutaj jest, czyli Godzilla tryb. Chyba tak się nazywa, czy jakoś coś w tym stylu. Dobra, jesteśmy na Zadymie. 3, 2, 1, 0, poszło, brawl! Dobra, let's go. Okej, to jest mutacja, niech sobie wezmą ją, bo to jest mutacja w Godzilla. Na tym polega ten tryb, widzowie. Wy już pewnie ogarniacie. Tu trzeba rozwalić te wszystkie bloki. Ja to ogarnąłem wczoraj, jak sobie grałem, ale niestety mi się nie nagrało, więc mamy pod tym względem lipę. No ale to trudno, nagramy jeszcze raz. Dobra, tu. Dobra, pokonana Godzilla, pierwsza Godzilla pokonana, więc git, lecimy i musimy rozwalać im to. To trzeba rozwalać, a no, fajnie, bo ja tym Frankiem mam naprawdę mocne, grube tutaj uderzenie, nie? Jestem w stanie to naprawdę zniszczyć niesamowicie. Ja w tym momencie, uwaga, zróbmy coś takiego. Dobra, okej, okay, mocno dostali, o nie, 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 nie. Dobra, jest git, dobra, oddalmy się. Dobra, tu, rozwalmy to. Tam niech się biją, a ja się teraz wyleczę. Dobra, wyleczymy się i lecimy tutaj znowu na nich. Dobra, na Godzilla. O nie! O kurczę, o kurczę, o kurczę, o kurczę, o kurczę, dobra. Dobra, nasza Godzilla jest mega mocniejsza. Dobra, tak. Dobra, git, rozwalamy im to. Pyk. Dobra, ja się zajmę tym, żeby to rozwalać, bo ja jakby tam sobie dobrze dają radę. Więc po co ja mam tam im na razie pomagać. Aczkolwiek teraz by można było pomóc. Pyk. O kurczę, nie pomogłem. Dobra. Dostała ta Godzilla. Mamy też baza, więc mamy naprawdę mocny team. Ej, dobra, my się tak skupiliśmy na tym, żeby im to rozwalać, że oni totalnie nic nie mogą zrobić tutaj. Dobra, dostajesz ciosa, pyk. Jest cios. Pyk, jest cios. Pyk. Pyk, jest cios, dobra. Ten Frank jest tak mocny, że tak Godzilla nie jest w stanie go pokonać, nie? Dobra, tu. Dobra, pyk. Dobra, dostali. Dobra, tu. Tu. Pyk. Ej, dobra, ja jestem niezwyciężony na tym Franku, nie? Idziemy tutaj się na drugą stronę pobić, tu jest nasza Godzilla. Więc proszę bardzo, ten dostaje ciosa, pyk. Tu dostajesz, tu, pyk. Tu. Tu. Dobra. I dostajesz cios. Giniesz normalnie tam, elegancko. Dobra, wygraliśmy, zniszczyliśmy im całe miasto. Więc mega, mega łatwo. Kto jest gwiazdą gry? Nie wiem kto, ale nie moja akcja była najlepsza. Ale gwiazdą gry też nie jestem, ale największe leczenie miałem. No dobra, i tak spoko. Dużo damage'a, 30 tysięcy. Fajny, Frank jest naprawdę mocny. Znowu zwycięska pasa mi się, że tak powiem, ciągle przedłuża. Ja nie jestem w stanie przegrać w tej grze, przysięgam, więc ja jestem chyba naprawdę mega mocny. Ale mam nadzieję, że jak zdobędę więcej tych pucharków, to zacznie być ciężko. Dobra, kolejny Stardrop, znowu rzadki, więc to będzie totalna lipa oczywiście. Dobra, spróbujmy sobie jakiegoś innego zadymiarza zabrać. No trzeba grać teraz z tymi, które mają te wzmocnienia. Ten Bo ma wzmocnienie, zagrajmy sobie nim, bo on jest mocny, bo on na daleko bije, więc to jest mega fajne. I tam jest coś takiego, że jak ja 6 razy wygram, a wygrałem już 3, teraz wygrałem znowu ten jeden raz, jak jeszcze 2 razy teraz wygram w tym trybie, to tam będziemy mieli jakąś nagrodę z tego powodu. Nie wiem totalnie jaką, ale się zobaczy. Dobra, ja nie chcę tej Godzilli, bo ja chcę się strzelać. Dobra, tak, okej, okay. Aczkolwiek sobie też będziemy musieli ogarnąć ją potem. Dobra, tam dostaję ci ciosy. Dobra, idziemy z tą Godzillą się zmierzyć, bo ona nie wie, że ze mną nie ma szans. Patrzcie, ja sobie stoję daleko, ona nawet nie może do mnie dotrzeć. Więc to jest jakby totalnie, patrzcie ile ona ma HP, widzicie to? Ja mam full. Dobra, idziemy tą Godzillę zniszczyć, idziemy zniszczyć Godzillę. Uwaga, pyk. No i to jest tak niesamowite, co tu się wyprawia. No jakby nic nie są w stanie zrobić na mnie. Dobra, tu rozwalamy im to. Pyk. Tu, pyk. Strzelamy teraz tu, pyk. Tam, łup. Tu, pyk. Strzały, pyk. Okej. O! Ajajajajajajaj, dobra, no niestety zginąłem, ale...
To dlatego, że sobie nie trafiłem tam raz i to było takie trochę lipa. O nie, bo tu Godzilla nam idzie. Dobra, musimy niszczyć, musimy ją zniszczyć. Dobra, tu. Dobra, robimy tak. Okej. Okay. Dostajesz. Dobra, tu. Dobra, tu. Tu dostajesz ciosy. Dobra, leżysz. Dobra, git. Pokonana. O nie, tu nam strzelają, to jest najgorsze. Dobra. Niech to rozwalą, to jak załatwię przez tą ścianę. Albo dobra, tak robimy, pyk. Dostała. Mocno dostała. Dobra, rozwalajmy im to tu. Dobra, pyk, dostajesz. Jest w szoku. Dobra, ej, mega dobra jest to postać też. O, tu jest nasza Godzilla, dobra, rozwalaj to. Tu. Pyk. Dobra, ale dostał. Mega mocno dostał, pyk, leżysz. Leżysz i nic tutaj mi nie gadaj. Dobra, normalnie, pyk. Dobra, lecimy z tym. Pokonaliśmy ich, do zera zniszczyliśmy im miasto. Mega dobrze, kolejna wygrana. Ej, mega szybko nam to idzie, gwiazda gry. Teraz ja miałem najwięcej tutaj obrażeń. No mega mocny jest ten czempion też, naprawdę. Na odległość to jest coś niesamowitego. Szczerze mówiąc, kiedyś jak grałem sobie w tą grę, pamiętam, że też zagrałem tą postacią, to mi tam wtedy nie tak za bardzo nie szło, a teraz, o kurczę, dostaliśmy jajo. Dobra, bardzo rzadkie i to tak za darmo, więc fajnie. Dobra, otwórzmy, epickie. I co mamy? O, jakąś nową ikonę gracza. No, to taka lipa trochę, ale patrz, jak tu wejdziemy, mamy 6 jaj już zebranych. Potrzebujemy ostatniego jaja, więc oczywiście gramy dalej ten tryb. Ale może spróbujemy jakimś innym zadymiarzem teraz, żeby wiecie, coś innego też było, nie? Może spróbujmy takim, który ma tą mutację również. Spróbujmy tą nitą może? O nie, ona ma tego niedźwiedzia, to nie. Dobra, weźmy tego, ten jest mocny. Ten jest mocny, bo przed chwilą tam mnie raz rozwalił, więc to będzie ciekawe, bo on będzie strzelać takimi rakietami. No i teraz jak to wygramy, to... Nie wiem, co się wydarzy, ale chyba będziemy mieli naprawdę mega, mega wina. Dobra, lecymy z tym koksem. Ja nie chcę tego, weźcie ktoś to. Dobra, git. Dobra, i teraz tak, tam idziemy załatwić tego ziomeczka. Pyk, dostajesz cios jedną, drugą, trzecią rakietą. Dobra, lecą tam rakiety. Dobra. Okej, okay. ma low. Ma bardzo duże low. Dobra. Leży. Git. Pokonaliśmy go. Eee, zniszczyła mnie ta Godzilla! Bo wlazłem sobie w ten laser. Ale to było głupie, co teraz zrobiłem. Czy ja mam ulta załadowanego? Mam jeszcze. Dobra, git. Zróbmy tak, pyk. Dobra, niszczymy tą Godzillę. I spadła. Teraz tak, ty dostajesz. Tam, o tu jest jeszcze ziemuś, dobra, załatwmy go. Albo nie, bo... Ej, dobra, oni z nami jadą teraz. Dobra, tu. No nie! Ajajaj, dobra! Teraz mamy słaby team strasznie. Bo oni nas już oni nas skutecznie naprawdę niszczą. Dobra. Leży. Dobra, trzeba iść im rozwalać. Ej, co ona mnie tak zjadła szybko? Dobra, to jest za szybko, ale dobra, czekajcie, musimy iść tam ich rozwalać teraz, bo to jest najważniejsze. Pyk, dostajecie tam, teraz strzelamy tam rakiety, dobra, pyk, dobra, to nie jest nasza Godzilla, więc trzeba ją ładować. Dobra, tu, dostajesz, tam, lecimy z tym, dobra, dostali rakietami, tu lecą kolejne rakiety. No gin. Dobra, tu. Dobra, dostali. Tam. Dobra, teraz tu. Nie, pokonał mnie. Najgorzej, nie mają takie low, no gdzie ja jestem sam na dwóch, a oni tam nic nie robią. No przegramy to. No nie, przegraliśmy. Ej, to przez nich skoczyła się moja pasa. Chociaż nie, ja chyba mogę teraz jakby... Ale lipa, nie, ta postać była słaba. Ja tutaj nie czuję takiej mocy, ale oni też mieli bardzo dobrą drużynę. Nagroda za porażkę, okej, okay. O, dostaliśmy jajo, fajnie. Ej, czy ja zwróciłem w tym momencie wszystkie jaja? O, dobra, mamy mityczny, uwaga. I co będzie? Okej, okay, błyskotki, o, jeszcze jedno jajo mamy. Okej, okay, epickie znowu. Okej, okay, co? Dobra, mamy znowu jakąś coś. Dobra, kolejne jajo? Co jest? Ej, ile tych jaj? Co jest grane? Wow, mityczne! Dobra, no, otwieramy. Dobra, znowu błyskotki. Co? Ej, ty, ja się nie... O, dobra, mamy kolejną mutację. Proszę, ośmiobitowiec. No nie! Chcę do ośmiobitowca mieć. No, co my tu mamy do odebrania? Star dropa, otwórzmy sobie go w takim razie. Bardzo rzadki star drop.
czyli lipa totalna. Dobra, co my tu mamy? Tu jeszcze za pucharki mamy do odebrania coś. Dobra, to odbierzmy sobie to. Dobra, i teraz tak, weźmy tu. Ta postać była średnia. No ja bym chciał do osiu bitowca, bo on jest najmocniejszy tutaj. Dobra, spróbujmy jakąś inną postacią znowu zagrać. Ale nie, teraz musimy wygrać. Teraz musimy wygrać. Teraz musimy wygrać, więc wezmę tego, bo ten jest mocny, naprawdę, mega mocny jest. Dobra, zagrajmy to. I ja nie wiem, czy mi się tam wyzerowały te jaja, czy nie, ale jeżeli mi się wyzeruje. A chyba, że to działa tak, że ja otworzyłem chyba 5 jaj, czyli tyle. Okej, czyli ja teraz muszę zagrać 6 gier i po 6 grach będę miał znowu tyle do otworzenia jaj. O nie, nie chciała się. Dobra, zamieniłem się, no trudno. Okej, to ja będę Godzilla w takim razie. Idziemy tu. Dostajesz. Dostajesz. Aha. To fajnie, że ja przegrałem to, ta? No to niesprawiedliwe. No niesprawiedliwe, dobra. I teraz patrzcie, co tu się wyprawia. Pyk. 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 Giniesz, dobra, tamta jest Godzillą teraz, to git. Dobra, musimy im tam rozwalać, więc ja tak będę to z daleka bił, żeby cokolwiek robić. Dobra, tu. Niech ta Godzilla tam bije, dobra, lecę ich. O nie, tu jest jakiś ziomek, który nam strzela. Oni znowu są zaangażowani bardzo w to, żeby nam to zniszczyć. Dobra, dostaję tam, dobra, cofnijmy się lekko. Dobra. Dobra, tam z tym ziomeczkiem nie będzie łatwo. Z tym ziomeczkiem nie będzie łatwo, dobra, idziemy tu. Dobra, dostaję tam. Dobra, teraz tam strzelimy to coś. Dobra, dostał trochę. My się musimy wyleczyć. Dobra, pyk, 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 pyk. Dobra, dostał. Mamy przewagę, cofamy się tu. Dostaję, jest! Pokonany! O nie, tylko oni nas tutaj niszczą jakimiś bombami dziwnymi. Tu jest jakiś ziomek, który rozstawia to! Dobra, dostajesz tam. Tu, omijamy to. Dostajesz ciosy, tu. O nie, pokonali mnie! Dobra, jak nam idzie? No nie, przegrywamy to znowu. Ja stracę tą moją pasę dobrą. Nie, najgorzej. Dobra, tu. Dobra, gonimy go. Dobra, dostał. Co mnie tak zniszczyło to szybko? Niesprawiedliwe. Mega. Dobra, czekajcie, szybko tutaj. Dobra, tu. I teraz idziemy szybko go pokonać. Pyk, pyk, pyk. Dobra, tu. Pyk. Kolejny strzał. Leżysz. Teraz ty. Tu. No, musisz. Dobra, zginął. Dobra, git. Ale my i tak przegrywamy solidnie. Dobra, idźcie tam rozwalać ten. Dobra, to nie jest nasza Godzilla. Dobra, lecimy tak. Niech dostaje. Dobra, tu. Dobra, zniszczona. Okej, świetnie. Tam. Okej, mega dobrze. O nie, ja nie mogę tędy przejść. Dobra. Dobra, tu. Bijcie go. Dobra, leży. Okej. I teraz idziemy niszczyć im ich ten. Ich stronę trzeba im zniszczyć. Nie, no dobra, on jest za mocny ten z tymi rakietami. Ja nie wiem, co to jest. Mega mocny champion. Nie wiem, jaki to jest champion nawet w ogóle. Dobra. Tu. Strzelamy tak. Dobra, pyk. Dobra, tu. O! Dobra, leży Godzilla od nich. Teraz tam strzelamy. Ej, dobra, on jest tak mocny. Ej, dobra, to jest tak mocne. Dobra, no przegramy to. Ja już tutaj nic nie zrobię. Koniec rozgrywki, niestety. Minął czas, no i lipa trochę. No przegraliśmy kolejną gierkę. Ile miałem obrażeń? 75 tysięcy. To ja miałem mniej od tamtego gościa. No kurczę, szkoda. Czyli ja straciłem w tym momencie moją zwycięską pasę, moją straciłem. Najgorzej. Jak tutaj wygląda sytuacja? No nie mamy żadnych jajów, czyli wszystkie mi się wyzerowały. Okej, tu mam jakieś nowe wydarzenia do odblokowania. Dostaniemy za to expa. No dobra, widzowie, no co ja wam mogę powiedzieć? Zagramy sobie może jeszcze znowu w Brawl Stars, jak będziecie chcieli, ponieważ te mutacje są naprawdę całkiem ciekawe. Może uda nam się zdobyć do osiobitowca i wtedy będziemy mogli naprawdę tutaj nieźle zniszczyć, bo osiobitowiec, no nie oszukujmy się, to jest moja ulubiona postać. To jest naprawdę mega mocny champion. No dobra, tyle, widzimy się następnym razem, elo!